Dzisiejsza sesja była szczególna, nie tylko przez czas, w jakim została zwołana, ale także przez sposób jej przeprowadzenia, bez relacji na żywo i udziału osób zainteresowanych. Ustawa ta covidowa zezwala, nawet nakazuje nam przeprowadzanie sesji w sposób online czy lub korespondencyjnie. Wybraliśmy wersję korespondencyjną, która tak no, będzie najbardziej bezpieczna dla radnych. No i w związku z tym no, nie ma możliwości po prostu, żeby publiczność czy mieszkańcy wzięli udział bezpośrednio w naszych obradach, ponieważ te obrady odbywają się za pośrednictwem łączy online. Ale natomiast cała informacja, cały protokół z dokładnymi szczegółami wszystkiego, jak to przebiegało, całą dyskusją, wszystkimi poprawkami, które były zgłoszone, zostanie zamieszczone na BIP-ie i będzie ogólnodostępne, łącznie z wynikami głosowania. Tryb zdalny korespondencyjny przeprowadzenia dzisiejszej sesji bez relacji na żywo wywołał kontrowersje wśród radnych opozycyjnych. Ta procedura nie jest w żaden sposób przemyślana, nie jest to zrobione w sposób jawny, więc w moim przekonaniu, o ile tego typu posiedzenia, tego typu sesje korespondencyjnie, zdalnie jak najbardziej mają podstawę do tego, żeby funkcjonować, to rolą Rady Miejskiej, rolą Prezydium Rady Miejskiej, rolą przewodniczącego jest przeprowadzenie tego w taki sposób, aby rzeczywiście mieszkańcy nie mieli wątpliwości co do tego, że tutaj żadne uchwały, projekty są, mówiąc krótko, forsowane w sposób taki, który rzeczywiście budzi wątpliwości. Dzisiejszy dzień jest ciemnym, czarnym dniem dla samorządu i dla mieszkańców, albowiem okazuje się, że kolejny raz Jelenia Góra nie stanęła na wysokości zadania i urząd, czy rada, biuro Rady Miejskiej z panem przewodniczącym nie byli w stanie zorganizować spotkania dla 20 paru osób. W innych gminach mniejszych, przykładowo w Mirsku, można było zrobić obrady sesji Rady Gminy, gdzie był zachowany dystans, wszystkie inne warunki były zachowane. W innych gminach również można było porozumiewać się poprzez komunikatory. U nas nie. U nas wprowadzono tryb korespondencyjnego głosowania, czyli mogliśmy zadawać pytania i zgłaszać poprawki do poniedziałku. Dostaliśmy wczoraj karty do głosowania, które nie uwzględniały poprawek, które mogłyby zostać przegłosowane, ale moim zdaniem jest to próba ukrycia pewnych uchwał. Radny Hubert Papaj podał nawet konkretny przykład. W porządku obrad znajduje się uchwała o włączeniu, czyli likwidacji MDK Marii Curie Skłodowskiej. Dlaczego ta uchwała się znalazła w tym porządku obrad? Pamiętamy wszyscy sytuację, kiedy prezydent Zawiła próbował zlikwidować MDK. Było duże oburzenie społeczne, protesty. Udało się uchronić tą placówkę. Teraz, no, pod osłoną głosowania korespondencyjnego, jeszcze raz próbuje się zlikwidować tą jednostkę. To jest skandal. Biorąc pod uwagę fakt, że w ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach, że już nie wspomnę, że wcześniej, wiele osób, związków, organizacji o różnych politycznych sympatiach, antypatiach wyraziło swój sprzeciw, zaniepokojenie, swoje wątpliwości na temat tego projektu, ja mogę zadać pytanie, gdzie dyskusja na ten temat? W jaki sposób mieszkańcy dowiedzą się, kto jakie stanowisko przedstawił? Sesja jest zwołana na wniosek prezydenta i my radni po prostu nie możemy zdjąć z tego porządku obrad, chociaż były takie głosy, ale prezydent na takiej sesji decyduje o tym, co jest w porządku obrad i czy można to zdjąć, czy nie. Radni opozycyjni skrytykowali także działania pomocowe dla lokalnych przedsiębiorców, które miały być przegłosowane na dzisiejszej sesji. Proponuje się rozwiązania dla przedsiębiorców, na przykład zwalniające z podatku od nieruchomości za jeden miesiąc. W innych gminach, przykładowo we Wrocławiu, z którego tak pan prezydent bierze przykład, ten podatek, przedsiębiorcy zostali zwolnieni z tego podatku od momentu wprowadzenia okresu epidemii, stanu zagrożenia epidemiologicznego, aż do czasu odwołania. No biorąc pod uwagę też to, że sytuacja jest dynamiczna, dzisiaj mam wrażenie, że to jest sztuczne produkowanie kolejnych uchwał, które za miesiąc mogą się stać już nieaktualne i trzeba będzie je w jakikolwiek sposób ponawiać. Jutro powrócimy do tematu sesji Rady Miejskiej.